Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym układ moczowy, który składa się z dwóch nerek i do każdej nerki mamy moczowód, który prowadzi do pęcherza moczowego. W pęcherzu moczowym mocz jest zatrzymywany do momentu, kiedy będzie można wykonać czynność mikcji, czyli oddania moczu, który nam toksyczne produkty przemiany materii wyprowadzi na zewnątrz ciała. Jaka jest rola nerek? To jest, drodzy Państwo, usuwanie zbędnych substancji z krwi wraz z moczem, czyli substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie będą usuwane. Przy okazji z krwi, z osocza musimy odzyskać wszystkie składniki nierozpuszczalne, czyli glukozę, białka, sole. Regulacja ciśnienia krwi, proszę Państwa, bardzo ważna, czyli utrzymujemy stałą objętość wody w organizmie. Również utrzymywanie pH przez regulację równowagi kwasowo-zasadowej, czyli wydalanie jonów wodorowych, gdy płyny są zbyt kwaśne, oraz wydalanie wodorowęglanów, gdy pH krwi jest zbyt zasadowe, czyli powyżej 7,5. Struktura nerki. W górnym biegunie znajduje się nadnercze. Nerka jest otoczona torebką. Przyśrodkowa granica nerki jest wklęsła i zawiera głęboko pionową szczelinę zwaną wnęką. Przez wnękę wchodzą naczynia krwionośne, czyli tętnica nerkowa oraz odchodzi żyła nerkowa. A ponadto w obrębie wnęki mamy ujście moczowodu do początek moczowodu, który odchodzi z nerki do pęcherza moczowego. Tutaj moczowód ma takie rozszerzenie, nazywane jest miedniczką nerkową. I to ta miedniczka nerkowa przechodzi do systemu odbierającego mocz z nerki, czyli mamy przewody brodawkowe, ta wnęka pokazuje nam również zatokę nerkową, która często wypełniona jest tkanką tłuszczowo-żółtą w tych miejscach, gdzie ujść moczowodu, tak? Promienie rdzenne, drodzy Państwo, nerka w swojej postaci sama dzieli się na korę oraz rdzeń. Strukturą charakterystyczną dla kory jest obecność ciałek nerkowych, natomiast strukturą charakterystyczną dla rdzenia jest obecność tylko i wyłącznie kanalików nerki. Kanaliki nerki, które wnikają z kory do rdzenia, nazywane są kolumnami nerkowymi, natomiast promienie rdzenne to z kolei elementy rdzenia, które są kanalikami zbiorczymi otoczonymi kanalikami nefronu. A jeśli wiemy, że nerka ma za zadanie filtrować krew, więc zobaczmy, jak wygląda ukrwienie nerki. Więc najpierw mamy tętnicę nerkową, która rozpada się na tętnicę segmentową, później tętnice międzypłatowe. Się znajdują, one biegną równolegle w postaci tętnicy łupowatej, biegnie unaczynienie tętnicze równolegle do torebki w obrębie kory, ograniczając nam rdzeń na poziomie połączenia między korą a rdzeniem. I rozchodzi się na tętnicę międzypłacikową i ta tętnica międzypłacikowa daje nam, drodzy Państwo, tętniczkę doprowadzającą do kłębuszka, do ciałka nerkowego. Ta tętniczka doprowadzająca daje nam sieć naczyń tętniczych o charakterze kapilar. To są naczynia kłębuszka. Ale to jest sieć dziwna, tętnicza, gdyż te naczynia krwionośne, kapilary łączą się znowu w naczynie tętnicze i w tym momencie mamy
przejście do dwóch typów naczyń. To są naczynia włosowate związane z kanalikami krętymi oraz część z naczyń blisko, znaczy w obrębie kory blisko rdzenia. Naczynia tętnicze przechodzą do rdzenia nerki, tutaj omijają korę, przechodzą do rdzenia nerki i tworzą nam tak zwane naczynia proste, które są związane z tętką Henlego. Czyli naczynia krwionośne, które występują w obrębie kory, to są naczynia włosowate związane z kanalikami krętymi, natomiast naczynia tętnicze i później żylne związane z kanalikami rdzenia to są naczynia proste. Finalnie te naczynia łączą się później w żyły. Żyła międzypłacikowa, żyła łukowata, żyła międzypłatowa i krew wychodzi z nerki żyłą nerkową. Tak mniej więcej też wygląda inny obraz. Tętnica międzypłatowa, tak, międzypłacikowa, łukowata, kolumny nerkowe. Zerknijmy dalej, drodzy Państwo. Tym się charakteryzuje kora, że mamy obecne bębuszki nerkowe, natomiast rdzeń tych bębuszków nie posiada, tam jest sam system kanalików oraz naczyń naczyń krwionośnych. Jakie mamy struktury obecne w korze i w rdzeniu nerki? Więc mamy ciałko nerkowe obejmujące kłębuszek i torebkę Bowmana, kanalik bliższy część krętą, później kanalik bliższy część prostą. Później przechodzimy, drodzy Państwo, do ramion, to jest tak zwana pętla Henlego dla nefronów krótszych i nefronów dłuższych. O, więc mamy kanalik wstępujący cieńszy, kanalik, przepraszam, cieńszy, to jest grubszy wyżej. Później mamy pętlę Henlego i ramię występujące pętli Henlego, to jest część gruba lub kanalik dalszy prosty, w zależności od nomenklatury. I te kanaliki znowu wchodzą nam w obręb kory, gdzie zbliża się kanalik dystalny w tym momencie bezpośrednio do kłębuszka nerkowego, tutaj będzie tworzył fragment aparatu przykłębuszkowego. I później mamy kanalik łączący, który te kanaliki zbiegają się do korowego kanaliku zbiorczego, który przechodzi z kolei w rdzeniowy kanalik zbiorczy. Tak? Tak to wygląda. Więc nefron jest, zapamiętajcie, strukturalną czynnościową częścią nerki, składa się z kłębuszka naczyniowego otoczony torebką i z systemu tych kanalików, więc kanalik proksymalny albo kanalik bliższy, pętla Henlego i kanalik dalszy albo dystalny. No jeszcze mamy wstawkę, która właśnie jest bezpośrednim elementem w pobliżu kanalika, w pobliżu tego kłębuszka. Więc jak wygląda ten kłębuszek? To jest ciałko nerkowe otoczone dwuścienną torebką nabłonkową. Tak, tutaj mamy tą dwuścienną torebkę nabłonkową. Część trzewna to są podocyty, czyli to jest część trzewna. One pokrywają naczynia włosowate kłębuszka w tym momencie. Zobaczmy takie komórki, które przypominają nam stawonogi, ale mają swoje uzasadnienie. A część ścienna tej torebki to jest nabłonek jednowarstwowy płaski, wyściela otoczenie kłębuszka, tworzy taką barierę, gdzie zbiera się ten ultrafiltrat. No to zobaczmy, mamy tętniczkę doprowadzającą, tutaj będą ważne komórki przykłębuszkowe, one będą nam sprawdzać ciśnienie krwi, tak? I poziom sodu. Plamka gęsta. Tutaj mamy ten kłębuszek i tętniczkę odprowadzającą biegun naczyniowy. A ultrafiltrat zbiera się w kanaliku proksymalnym.
Zobaczmy, jak to wygląda. Czyli mamy tętniczkę doprowadzającą z elementami aparatu przykłębuszkowego, który jest ładnie aparat przykłębuszkowy, o którym powiemy trochę. I mamy te kapilary, które otoczone są przez podocyty i mamy również komórki mezangium wewnętrznego. A to jest kierunek przepływu moczu, tak? Tutaj nie zaznaczona jest pentachelnego. W każdym razie przez kanalik bliższy, finalnie do kanalika dalszego i wyprowadzamy ten mocz. Ale co się dzieje po drodze? Drodzy Państwo, najpierw zobaczmy, jak wygląda bariera krew-mocz. Bo oczywiście zdajecie sobie sprawę, że filtracja moczu polega na tym, że stracja krwi, przepraszam, że tylko część elementów przechodzi z krwi do moczu. No ale okazuje się tak naprawdę, że bardzo duża część przechodzi. No jak to się dzieje? Mamy tak zwane sito, tutaj takie sito molekularne. W pierwszej kolejności to sito jest tworzone przez podocyty, tak? Te podocyty tworzą taką fizyczną barierę i wytwarzają nam błonę podstawną. Błona podstawna wspólna dla porowatego śrubonka i części trzewnej torebki, tutaj widzicie, a wypustki drugorzędowe podocytów, czyli tak jak powiedziałem, to takie komórki, które wyglądają jak stawonogi, ich wypustki są pierwszorzędowe, takie stopy, a wypustki drugorzędowe to są stópki. Szczeliny filtracyjne i ich przepony zbudowane z nefryny. Czyli tutaj mamy, drodzy Państwo, szczelinę filtracyjną i wszystkie elementy tak naprawdę mniejsze niż te stópki mogłyby się przedostać, ale tak się nie dzieje, ponieważ mamy przeponę filtracyjną. No i jak to wygląda, drodzy Państwo? Okienka w kapilarach tutaj to jest naczynie krwionośne, tak? Tędy mogą wydostawać się różnego rodzaju związki chemiczne, być może komórki, ale w normalnym organizmie tylko substancje określonej wielkości. Ale mogą, tak? Bo mamy dziury w naczyniu krwionośnym. Ale one nie mają przesłon, te okienka w kapilarach, a również mają dużą ilość kanałów wodnych, co ułatwia szybki transport wody. Dlaczego w ogóle tam coś wychodzi z tych naczyń krwionośnych w obrębie kłębuszka? Dlaczego jest filtracja w ogóle następuje? Tutaj musimy się cofnąć do slajdu z unaczynieniem, bo zwróćcie Państwo uwagę, tu mamy jeszcze wcześniej, o, jeszcze wcześniej, dobra. Mamy tętnicę doprowadzającą o danej średnicy. Rozpada się na kłębuszek, który ma znacznie mniejszą średnicę te naczynia krwionośne. W związku z tym, że jest mniejsza średnica naczynia krwionośnego, wzrasta nam ciśnienie, wzrasta nam prędkość przepływu, tak? I to powoduje, że to ciśnienie to jest oczywiście ciśnienie, które wywiera płyn na ściany naczynia tutaj, tak? Na ściany naczynia kłębuszka nerkowego. Dalej przechodzi nam oczywiście w podobną tętniczkę, gdzie ściana jest zwarta. Jest mniejsze ciśnienie, bo ona ma większą średnicę, a tętniczka odprowadzająca. W związku z tym najwyższe ciśnienie jest w obrębie kłębuszka naczyniowego i tam też przy okazji są te pory w obrębie śrubonka. W związku z tym tutaj wszystkie substancje z krwi chcą tą łożysko naczyniowe opuścić ze względu właśnie na wyższe ciśnienie płynu na ścianki spowodowane mniejszą średnicą tych tętniczek kłębuszka. Dobra, czyli jesteśmy tutaj, tak? I to się, proszę Państwa, tutaj dzieje, że wszystkie substancje chcą opuścić krew, ale tylko część może. Czyli jaką mamy tutaj barierę przed opuszczeniem? To jest okienkowaty śrubonek, czyli śrubonek z takimi małymi porami. Błona podstawna kapilary jest bardzo gruba, pełni rolę filtru fizycznego. Ma blaszki jasną, gęstą, jasną i filtr elektrostatyczny zbudowany z sierczanu, heparanu i kolagenu czwartego, to są polianiony, wypustki podocytów, tak jak Państwu mówiłem, stópki, są połączone z przeponą szczelin filtracyjnych. Czyli tak naprawdę tylko część elementów tą krew opuszcza. Tak, tutaj mamy błonę filtracyjną, tutaj zobaczcie,
tą bardzo, bardzo grubą bułę podstawną. Tu mamy endoteliocyty. Widać takie przerwy, czyli to są po prostu okienka, tak? To są pory w obrębie tego śrubonka. Tutaj mamy stópki podocytów, tak? Tu są podocyty, tak? Tu jest podocyt. Jądro komórkowe podocyta i to są stopy podocyta, a to są stópki. Przepona filtracyjna, czyli ta, znaczy w tym momencie to jest błona podstawna. To błona podstawna jest produktem komórek śródbłonka i podocytów, tak jak powiedziałem, kolagen typu czwartego, który tworzy taki anionową membranę. To daje nam to barierę elektrostatyczną. A co może się zdarzyć? To w przypadku jakichś zaburzeń genetycznych, które skutkują nam mutacją w genie łańcucha alfa 5 kolagenu typu 4, daje nam zespół Alporta, to jest wrodzone zapalenie kłębków nerkowych, objawiające się białką, moczem i erytrocytami w moczu, ponieważ ta bariera w tym momencie jest nieszczelna. Tak, mogą się również przedostawać erytrocyty. Do tego slajdu zaraz wrócę, jak to wygląda ta budowa, ale zobaczcie, filtracja, właściwie wszystkie elementy z wyjątkiem komórek i naładowanych ujemnie substancji przechodzą, tak? Bo ujemne się tutaj te substancje odpychają, tak? Od tego filtru anionowego. Czyli zobaczcie, erytrocyty zostają, a wszystko inne przychodzi, czyli sole, glukoza, oczywiście woda, aminokwasy, jakieś różnego rodzaju białka, tak? To wszystko zależy od wielkości i ładunku. A przepona filtracyjna, zobaczcie, zbudowana jest w dużej mierze przez białko nefrynę, która tworzy taką zwartą strukturę, tak? Gęsty pas z porami po obu stronach. Mamy również inne białka, takie jak NEF1, NEF2, P, katecheryna, FAT1 i FAT2. Przepona filtracyjna jest mocno zakotwiczona w cytoplazmie, tak, tych stópek podocytów przez filamenty aktynowe. Jeżeli są jakieś mutacje tutaj akurat w genie nefryny, to finalnie jest bardzo ciężkie skorzenie, to jest zespół nerczycowy, objawia się nasiloną proteinurią i obrzękami, czyli po prostu białka są wydalane wraz z moczem, niestety nie podlegają resorpcji, dochodzi w tym momencie do zatrzymania wody w organizmie. Zobaczmy, na czym polega aparat przykłębuszkowy. Jeżeli tutaj pamiętacie, byliśmy, to mamy ten kłębuszek naczyniowy, który, tak jak powiedziałem, otoczony jest przez podocyty, ale nie tylko, bo wspominałem również o mezangium wewnętrznym. To są komórki, które mają charakter makrofagów, tak? One fagocytują jakieś produkty przemiany materii, ale również jeśli się tutaj czasami zatykają te filtry, chociażby przez jakieś kompleksy antygen przeciwciało, które mogą się znajdować we krwi, to tym się zajmują komórki mezangium wewnętrznego. Z kolei aparat przykłębuszkowy to komórki mezangium zewnętrznego. One przekazują sygnały między plamką gęstą a komórkami przykłębuszkowymi. A z kolei komórki przykłębuszkowe znajdują się w tym momencie, to są zmodyfikowane miocyty, one wydzielają reninę, o tym zaraz sobie powiemy. I mamy komórki plamki gęstej w obrębie kanalika dystalnego. One w tym momencie analizują stężenie sodu, tak? To jest osmoreceptor wrażliwy na wymiarę ciśnienia osmotycznego. I teraz na czym, drodzy Państwo,
polega tak naprawdę działalność nerki? Polega na tym, że mamy bardzo duże zużycie energii, czyli mamy pompę sodowo-potasową w celu wyrzucenia sodu. Tutaj mamy mocz pierwotny, tu mamy krew. Czyli z moczu pierwotnego jest wyciągany sód, przy okazji chlorki przeskakują i ten sód trafia do krwi i w związku z tym również transportowana jest woda, tak? Czyli kationy mają jednostronny kierunek ze światła tego, ze światła kanalika do krwi i najczęściej w tym kierunku podąża woda, tak? Woda sama z siebie generalnie nie przechodzi. Transport jonów przez ścianę kanalika do naszego krętego i kanalika zbiorczego. Zobaczcie Państwo, że mamy transport sodu i chlorków, tak? Transport aktywny. Natomiast w obrębie kanalika głównego, chorowego kanalika, to znaczy to są komórki główne kanalika zbiorczego. Tu również mamy do czynienia z transportem sodu i z transportem potasu. Tutaj bierzemy pod uwagę transport chloru. Na czym tak naprawdę sprawa polega, jeśli chodzi o absorpcję? Tutaj ciągle jakieś dźwięki, przepraszam, sobie wyłączyć. Absorpcja wody, tak? Tak jak Państwu powiedziałem, mamy aktywną absorpcję sodu i za sodem podąża woda. Ale jak to się dzieje? Zobaczcie, tu mamy pętlę Henlego i to jest ramię zstępujące. Ono jest przepuszczalne dla wody oraz dla mocznika. To specjalnie jest przepuszczalne. Woda wychodzi, ale zaraz powiem dlaczego. Natomiast ramię wstępujące jest nieprzepuszczalne dla wody, ale tutaj dochodzi do aktywnego transportu sodu i chloru. Więc, a co ciekawe, to specjalnie ten graf wrzuciłem, bo tutaj pokazuje nam fragment rdzenia. Zobaczcie, jak wzrasta osmolalność, czyli to jest stężenie substancji w płynie. W tym momencie bierzemy referencyjnie krew, czyli około 300. Osmolalność krwi to jest 280, tak? W związku z tym te wyższe stężenia mówią nam o chęci przechodzenia wody do elementu, gdzie jest wyższa osmolalność. Czyli zobaczcie, mamy bardzo wysoką osmolalność w obrębie rdzenia. Im bliżej brodawki nerkowej, tym wyższa jest osmolalność i w związku z tym jest wyższe zasysanie, można to tak ładnie nazwać, zasysanie wody z tego ramienia zstępującego do miąższu nerki. Tak? Im bliżej właśnie rdzenia nerki, im bliżej brodawki, tak? A tutaj w obrębie tego ramienia wstępującego już nie ma możliwości ucieczki wody, tak? To jest tylko transport aktywny tego sodu. Tak to mniej więcej wygląda. To jest bardzo, można powiedzieć, inteligentny, intencjonalny system resorpcji wody. I tak to wygląda, wzmacniacz przeciwprądowy, czyli mamy osmolalność moczu, jest analogiczna w tym momencie do krwi, a tutaj wzrasta. Czy dużo, czy mało? Trochę wzrasta, tak? Mamy osmolalność 1200 w obrębie im bliżej brodawki, tak? Czyli pasywna ucieczka wody spowodowana aktywną
aktywnym transportem kationów sodu. Tak? Czyli pasywna substancja, wymiana substancji rozpuszczona od wstępujących do wstępujących naczyń fosowatych. Zatrzymuje się w miąższu rdzenia substancje rozpuszczone, czyli sód. No dobrze, ale to nie znaczy, że to mamy w tym momencie, drodzy Państwo, mocz ostateczny, bo wszystko w dużej mierze zależy od ilości wody w organizmie, czyli organizm jest w stanie po pierwsze sprawdzać, ile jest wody w organizmie poprzez analizę ciśnienia krwi, z drugiej strony sprawdzać, jakie jest stężenie elektrolitów, tak? I na to odpowiedzią jest hormon antydiuretyczny. Tutaj mamy kanalik wstępujący i tutaj już mamy cewkę zbiorczą, która biegnie finalnie do moczowodów, to hormon antydiuretyczny, drodzy Państwo, otwiera nam akwaporyny. Przypominam, że tu jest bardzo wysoka osmolalność i te akwaporyny otwierane są w obrębie cewki zbiorczej, tutaj, nie, kanalików zbiorczych, kanalik wstępujący, nie, tu jest kanalik wstępujący, a cewkę zbiorczą, mamy tutaj kanalik zbiorczy rdzenia, otwiera nam akwaporyny i woda przechodzi z tego kanalika zbiorczego do miąższu nerki i finalnie do krwiobiegu. A z kolei zwiększone stężenie NaCl w świetle umożliwia dyfuzję NaCl z części cienkiej wstępującej. Tak, tutaj przechodzi. Tak wygląda rdzeń nerki, czyli mamy kanaliki zbiorcze i przewody zbiorcze. Mamy kanaliki zbiorcze i przewody zbiorcze, części cienkie, pętli nefronu, części grube, ramienia wstępującego. Tak, to są tutaj naczynia proste. O. Naczynia proste. A tu jest część cienka, to jest część gruba, a to jest część cienka pętli nefronu. No dobrze, ten kanalik zbiorczy budowany jest z dwóch typów komórek, to są komórki główne, bądź też komórki jasne i komórki ciemne. I co ciekawe, komórki ciemne wydzielają aktywnie protony albo wodorowęglany, zależnie od tego, czy no, to jest utrzymanie tego pH krwi, tak? Znaczy, jak jest zakwaszenie organizmu, to wydzielane jest H+, a jak jest zbyt wysokie pH, mamy wydzielanie wodorowęglany. Zależnie od tego, czy właśnie nerki mają wydawać więcej kwasów czy zasad. Komórki jasne mają pierwotorzęskie i zawierają płonie komórkowe liczne akwaporyny. A po co mają pierwotorzęskie? Ta pierwotna rzęska jako mechanoreceptor umożliwia analizę szybkości przepływanego moczu. W związku z tym organizm wie, jaka jest objętość moczu, tak? Dzięki właśnie tej pierwotnej rzęsce na komórkach jasnych. Idealnie zobaczmy, drodzy Państwo, jakie substancje ulegają właśnie wydzieleniu bądź też resorpcji. Tak jak powiedziałem na początku, wszystkie substancje, znaczy dużo substancji z krwi małych w odpowiednim ładunku przechodzi z osocza do ultrafiltratu, czyli do tego moczu pierwotnego i od razu w kanaliku proksymalnym jest resorpcja wody, wszystkich kationów, anionów,
również glukoza, białka, aminokwasy, mocznik. Mocznik przechodzi. Sekrecja, na przykład różnego rodzaju ksenobiotyków, to na przykład tutaj mamy penicylin, tak? Ramię wstępujące, ramię wstępujące, oczywiście wstępujące jest nieprzepuszczalne dla wody i mamy ten kanalik zbiorczy, gdzie mamy resorpcja sodu i chlorków, sekrecja aktywna H+, bądź też H+, to jest druga zbierna resorpcja H2O przy wykorzystaniu hormonu antydiuretycznego, tak? Jaki jest dokładnie rzecz biorąc wpływ tego hormonu antydiuretycznego na reabsorpcję wody w kanalikach zbiorczych? To tak jak Państwu powiedziałem, otwierają się kanały, ale one nie otwierają się same z siebie, ponieważ mamy, słuchajcie, akwaporyny, czyli te takie bardzo szybkie przenośniki wody w komórkach. Tak, i pod wpływem wysokiego stężenia hormonu antydiuretycznego powoduje wprowadzenie tych akwaporyn w obręb błony komórkowej i to umożliwia wejście wody do komórek i wyprowadzenie ich do rdzenia nerki i finalnie do krwi. Czyli mamy przejście wody do miąższu nerki. Kora jest izoosmotyczna w stosunku do krwi, to jest 300 miliosmów na litr. A co ciekawe, tam komórki wydzielają erytropoetynę, która stymuluje erytropoezę, to jest taki element, który umożliwia zwiększone tworzenie krwinek czerwonych w odpowiedzi na zbyt niskie stężenie tlenu we wdychanym powietrzu. Z kolei rdzeń jest hiperosmotyczny, 1200 miliosmów w obrębie brodawki, tam występują komórki typu pierwszego, zawierają liczne kropelki lipidów, na przykład witaminę A, komórki typu drugiego, mają zdolności fagocytozy, komórki typu trzeciego, podobnie jak perycyty w ścianie naczynia prostego mogą zmieniać swoją źrenicę przez skurcz. O, dobra. Ja to powinienem powiedzieć na początku, tylko ten slajd mi się gdzieś znalazł w środku. Synteza i wydzielanie reniny to jest aktywność nerki, czyli renina jest kwasną proteazą odpowiedzialną za kontrolę ciśnienia i objętości krwi. Teraz sobie powiemy, jakie komórki wydzielają, bo zaraz powiemy o tym aparacie przykłębuszkowym. Erytropoetyna, to tak jak przed chwilą powiedziałem, ona reguluje tworzenie nowych czerwonych krwinek w odpowiedzi na obniżenie stężenia tlenu we krwi. Takie długotrwałe, tak? Krótkotrwałe obniżenie nic nie daje, ale jeśli ktoś przebywa w wysokich górach przez tygodnie, to wtedy to EPO oczywiście zaczyna być wydzielane i zaczyna działać, tworzone są nowe czerwone krwinki, podnosząc w tym momencie hematokryt, tak? Deoksylacja 2,25-OH witaminy D3 to jest sterydowy prekursor witaminy D3, który jest wytwarzany w wątrobie do hormonalnie aktywnej 1,25-OH2 witaminy D3. Finalnie to daje nam produkcję aktywnego hormonu. A teraz zerknijmy na ten aparat przykłębuszkowy. Czym jest aparat przykłębuszkowy, drodzy Państwo? Wchodzi w skład mechanizmu sprzężenia zwrotnego kanalikowo-kłębuszkowego zaangażowanego w autoregulację przepływu krwi przez nerki i filtrację kłębuszkową. Czyli mamy analizę ciśnienia krwi, czyli mamy
tą tętnicę, tętniczkę doprowadzającą i tam organizm jest w stanie zbadać te ciśnienie krwi na podstawie nacisku na ścianę. I przy okazji mamy również sprawdzenie stężenia kationów sodu. Bo tak, jaka jest regulacja ciśnienia krwi? Jeżeli jest niskie ciśnienie, tak? Jeżeli jest niskie ciśnienie, to musimy podnieść to ciśnienie przez reabsorpcję wody. I w tym momencie jest wydzielany hormon antydiuretyczny przez podwzgórze. Prowadzi to do reabsorpcji wody z moczu, tak, przez kanalik zbiorczy i kanaliki zstępujące. Zwiększa objętość wody i tego płynu zewnątrzkomórkowego. Tak zwiększa przepływ wody. Z kolei aldosteron wydzielany przez nadnercza reguluje resorpcję sodu z moczu i przechodzenie wody do krwi z kanalików dystalnych i częściowo też z kanalików zbiorczych, tak? Czyli mamy wyciąganie wody i również najpierw wyciąganie sodu z moczu i później za nim biegnie woda, tak? Z kolei wysokie ciśnienie musi doprowadzić do spadku objętości krwi, tak? Tej krwi jest za dużo. Możemy to zrobić dwoma sposobami, czyli albo przez jest wysokie ciśnienie, albo możemy rozluźnić mięśnie naczyń tętniczych, tak, żeby zwiększyć średnicę i to spowoduje spadek ciśnienia krwi, albo też zmniejszyć resorpcję wody, tak? Czyli czynnik natriuretyczny, on hamuje wydzielanie wazopresyny, tak, tutaj, hamuje wydzielanie wazopresyny, wydzielane przez kardiomiocyty, powoduje odwrotną akcję w stosunku do hormonu antydiuretycznego, aldosteronu, to jest angiotensyna druga, tylko ona się tak cisnęła trochę. Co zmniejsza objętość krwi i jej ciśnienie? Tak? No tutaj o tych dwóch substancjach to my musimy wspomnieć. Dobra. Czyli mamy regulację ciśnienia krwi przez aldosteron i układ renina, angiotensynogen, angiotensyna, tak? RAAS. Czyli mamy, drodzy Państwo, niskie ciśnienie, wydzielana jest renina, która finalnie angiotensyna druga wpływa nam na produkcję aldosteronu, tak? I też tutaj pojawia się hormon antydiuretyczny, to powoduje aldosteron i hormon antydiuretyczny powoduje zwiększenie ciśnienia krwi, tak? Poprzez retencję sodu resorpcję wody, tak? Inny mamy, słuchajcie, slajd. Mamy, słuchajcie, o, gdzie my tutaj zaczniemy, słuchajcie. Mamy tutaj wzrost ciśnienia krwi, tak? Wzrost ciśnienia krwi. Tutaj mamy inhibicję, słuchajcie, wydzielania reniny, a jeżeli jest spadek ciśnienia krwi, mamy wydzielanie reniny, angiotensynogen, angiotensyna pierwsza, ona jest konwertaza angiotensyny, czyli AC, do angiotensyny drugiej i to powoduje, słuchajcie, skurcz mięśniówki naczyń tętniczych, tak?
angiotensyna druga i wydzielanie aldosteronu. Okay? I to powoduje właśnie wzrost ciśnienia tętniczego, tak? A wzrost ciśnienia tętniczego. Taki jest koniec tego układu RAAS. I co ciekawe, ten slajd jest po to tutaj w tym momencie pokazany, że pokazane są, jest ta konwertaza AC. I to są podstawowe leki, słuchajcie, na nadciśnienie, które blokują nam tą konwertazę. Czyli jeżeli zablokujemy konwersję angiotensyny pierwszej w angiotensynę drugą, to nie ma skurczu naczyń krwionośnych, nie ma produkcji aldosteronu i nie ma podwyższenia ciśnienia. Tak, to jest taki jeden z podstawowej grupy leków zmniejszające ciśnienie właśnie w tym miejscu działa, tak? Na konwertazę angiotensyny pierwszej. Tutaj podsumowanie, działanie hormonu antydiuretycznego i aldosteronu na kanaliki nerkowe, na DH to hormon antydiuretyczny. Przez akwaporyny w nabłonku kanalików zbiorczych decyduje o ostatecznym zagęszczeniu moczu, natomiast aldosteron reguluje resorpcję HNA plus z moczu w kanalikach łączących zbiorczych. Natomiast angiotensyna druga zwiększa resorpcję NA i chlorków na worku kanalików kretnych. Tak? Podsumowując tutaj, drodzy Państwo, w ogóle rolę nerki, czyli mamy rolę EPO. EPO jest produkowane, mamy więcej erytrocytów, mamy wzrost zdolności transportu tlenu we krwi. Z kolei rola nerki w aktywacji witaminy D3 i homeostazie wapnia. Tak. Tutaj mamy hormon nadnerczy, czyli PTH, tak, parathormon. Mamy 25-hydroksycholekalciferol, czyli witaminy D3. Tutaj mamy 1,25 dihydroksy cholekalciferol, czyli powoduje to finalnie wzrost ilości poboru wapnia z jelit spożywienia, tak? Taka jest funkcja i to umożliwia no, zwiększony podaż wapnia daje nam no, zwiększone możliwości tak, budowy kośćca. Co jeszcze ja Państwu chciałem powiedzieć w dniu dzisiejszym? To jest dalsze elementy układu moczowego. To jest budowa ściany pęcherza moczowego. Sam nabłonek moczowodu jest analogiczny do pęcherza moczowego, mianowicie to jest nabłonek przejściowy. Przejściowy dlatego, że w przypadku opróżnienia pęcherza on jest nabłonkiem wielowarstwowym sześciennym z urocytami i monodikaryotycznymi komórkami ballaszkowatymi ułożonym w liczne fałdy. Natomiast w przypadku rozciągnięcia ściany pęcherza, czyli rozciągnięcie ściany pęcherza, czyli w tym momencie wypełnienie moczem, ten nabłonek staje się z wielowarstwowego walcowatego, czy też sześciennego, staje się wielowarstwowym nabłonkiem płaskim. Dalej mamy, właściwie nie ma żadnych gruczołów w obrębie ani moczowodu, ani pęcherza moczowego. Wynika to oczywiście z faktu, że mocz jest hipertoniczny i powoduje wyciąganie wody z tkanek. To jest hiperosmotyczny, tak? W związku z tym mamy coś takiego jak, aha, no tam dalej idzie bona mięśniowa z trzech warstw mięśniówki. Ale dlaczego akurat nie ma właśnie ucieczki wody z organizmu do moczu, do pęcherza moczowego?
a mianowicie z tego powodu, że mamy, to jest akurat te komórki, ten nabłonek w stanie zrelaksowanym, a tutaj mamy w stanie rozciągniętym, tak, czyli pęcherz wypełniony. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku możemy zobaczyć, że te plamki, tak zwane plamki w obrębie tych komórek baldaszkowatych, bardzo dobrze osłaniają ten nabłonek przed kontaktem z moczem, tak? Zarówno w takim stanie zrelaksowanym, jak i w stanie rozciągniętym. A jak to, drodzy Państwo, wygląda? Ten pęcherz moczowy, zobaczcie, to jest ten stadium zrelaksowania, czyli pęcherz moczowy jest opróżniony, a tutaj mamy stan rozciągnięty i możemy zobaczyć, drodzy Państwo, uroplakiny, tak? To są takie bardzo, bardzo specjalne prążkowanie. Mamy blaszki, tak, nabłonka dróg moczowych z takimi tak zwane regiony zawiasowe, tak, hinge tak zwane. I co ciekawe, drodzy Państwo, te elementy plamek wystawiane są na zewnątrz i co te elementy zawierają. A te uroplakiny zapobiegają przejściu wody przez błonę komórkową. Tak? To jest taka bardzo specyficzna rola i dlatego też ten nabłonek przejściowy występuje tylko w miejscach transportu moczu i transportu moczu i jego przechowywania, czyli kielichy nerkowe, tak, tam gdzie już mocz się zbiera i przechodzi, moczowody, pęcherz moczowy i część cewki moczowej. Bo cała cewka moczowa oczywiście nie ma potrzeby, żeby była wysłana nabłonkiem. Tam jest różny typ nabłonka w zależności od płci. To zobaczymy sobie w tym temacie układu płciowego. To jest podział na męski i żeński. Tam jest nabłonek walcowaty, nabłonek wielowarstwowy, płaski, tak, finalnie, bo tam generalnie nie ma zalegania moczu, tak? Tam jest tylko taki transport chwilowy moczu. Nie ma takiego dłuższego kontaktu. Drugą sprawą jest to, że dzięki temu, że komórki baldaszkowate mają taką mocną strukturę białkową, że zamykają ten nabłonek przed wpływem tego moczu, to jeszcze jest druga ważna rzecz, to jest uniemożliwienie kolonizacji bakterium. Bakterie nie mają dużej możliwości, żeby się zaczepić w komórce nabłonkowej, ponieważ właśnie te płytki białkowe im to nie umożliwiają. Z drugiej strony mamy bardzo silne połączenie desmosomalne, tutaj widzimy takie plamki desmosomów. Desmosomy zapobiegają wnikaniu bakterii między komórki nabłonka. I to w dużej mierze chroni nas przed kolonizacją bakteryjną w ramach, które mogą skutkować zapaleniem, tak? Z drugiej strony zapalenie układu moczowego jest bardzo, bardzo, bardzo częstym schorzeniem. Występuje nagminnie w populacji ludzkiej, szczególnie w taką pogodę jak teraz, gdzie ludzie różnie się ubierają. Niekoniecznie tak, że warunki pogodowe nie dostosowują swojego ubioru do warunków pogodowych, albo po prostu mają pecha, tak? Albo mają tendencję do zapalenia układu moczowego. W każdym razie zapalenie układu moczowego dobrze, jeśli już są, to dobrze by się zatrzymało na etapie pęcherza, tak? Ponieważ wyższe partie układu moczowego zakażenie bakteryjne może być dużym problemem, tak, w obrębie nerek. I to właściwie, drodzy Państwo, na tyle,
Nie, preparaty ze szczegółami to nie dzisiaj. Na tyle, jeśli chodzi o mój wykład. Ja tutaj.